Będziemy też mieli pewnie drugie czytanie tego projektu dotyczącego mrożenia cen energii. Tak to mniej więcej wygląda w dużym zarysie. Być może będziecie mieli jakieś pytania, ja oczywiście chętnie to wszystko doszczegółowię. W poniedziałek i wtorek, jak wiecie, maraton sejmowy związany z głosowaniami nad składem Rady Ministrów. A to jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Dzisiaj będziemy też procedować na prezydium, a jutro mam nadzieję na Sejmie, zmianę regulaminu Sejmu związaną z głosowaniem nad premierem w drugim kroku, tak zwanym. Kłopot jest ten, który próbujemy rozwiązać, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów premiera w XXI wieku wybieralibyśmy tak jak papieża w XIX, jeszcze tylko białego dymu brakuje w tym całym opisie, albo czarnego, przy pomocy kart imiennie podpisanych, wrzucanych do urny. Dzisiaj mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie bardzo precyzyjnie podać, kto, w jaki sposób, za kim albo przeciwko komu głosował. Jest to tak samo głosowanie imienne, bo opatrzony jest każdy głos imieniem i nazwiskiem. Żeby usprawnić ten proces, chcemy to raz na zawsze, nie tylko do tego drugiego kroku, ale i do wszystkich drugich kroków, które miałyby zastosowanie w przyszłości, rzeczywistość sejmową zaadaptować. Więc tego będzie głównie dotyczyła ta zmiana, którą będziemy, mam nadzieję, jeżeli prezydium tak zdecyduje, prezydium jest dzisiaj wieczorem, będziemy chcieli ją przeprocedować. Z rzeczy, które w Sejmie się dzieją, to chcę powiedzieć jeszcze o tych rzeczach może mniej ciężkich legislacyjnie czy politycznie, ale ten Sejm jest miejscem, w którym pracują, działają ludzie. I o tych ludzkich sprawach może dwa słowa. Wiemy wszyscy, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W związku z tym też pewnie w Sejmie będziemy mieli tradycyjny opłatek, pewnie gdzieś w okolicach tego posiedzenia budżetowego, około 20 grudnia. Zobaczymy jeszcze, jak nam się tam dni rozpiszą. Bardzo mi zależy na tym, oczywiście kto będzie chciał wziąć udział, ten po prostu weźmie udział w takiej czy innej formule, ale chciałbym, żeby ta formuła była ekumeniczna, żeby byli tutaj, jeżeli już mają być duchowni, to przedstawiciele wszystkich wyznań, tych głównych wyznań chrześcijańskich w Polsce reprezentowanych, a więc przedstawiciele wyznań protestanckich, ksiądz z cerkwi prawosławnej, żebyśmy ci z nas, którzy wierzą, mogli taką refleksję w tym dniu wzbudzić, jak ci, którzy nie wierzą, po prostu podzielić się opłatkiem i dobrze sobie życzyć w tym specjalnym czasie przy dźwięku wspaniałych polskich kolęd. Mam nadzieję, że uda nam się też w Sejmie w tym roku zorganizować wigilię dla osób w potrzebie, dla tych spośród nas, dla tych obywateli Rzeczpospolitej, którzy źle się mają, którym się źle powodzi, którym w jakiś sposób życie podłożyło kłodę pod nogi albo weszło w jakieś trudne zakręty. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy w takim miejscu jak to pokazywali, że to nie jest jakiś pałac na górze, tylko że to jest dom nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, czy jesteśmy w kryzysie bezdomności, czy jesteśmy w samotności, czy jesteśmy w kryzysie migracyjnym, czy w jeszcze jakimś innym. Chciałbym bardzo pokazać i chyba wszyscy chcielibyśmy pokazać tutaj w kierownictwie Sejmu taką zupełnie też inną twarz tego miejsca, ugościć tutaj tych, którzy choćby w tym czasie tego, żeby nie być samymi, tego, żeby być razem, wspólnoty po prostu bardzo potrzebują. I ostatnia rzecz, wiecie Państwo, chcę podziękować pani Justynie Sucheckiej, ale też i tym wszystkim, którzy włączyli się ostatnio w dyskusję nad tym zdjęciem, które wrzuciłem z mojego gabinetu marszałkowskiego, na którym moja córka dwuletnia Ela próbowała dowieść, że opanowała już stawanie na głowie w takim stopniu, jaki wystarczy do tego, żeby funkcjonować w tej Izbie. Zestawiane ono było ze zdjęciem pani poseł Gajewskiej, która z dzieckiem na sali obrad ostatnio też była. Komentarze były bardzo różne w tej sprawie, a nie chciałbym i chyba nikt z nas by nie chciał, żeby ktokolwiek kwestionował to, że posłanka czy poseł może z dzieckiem przyjść do Sejmu również wtedy, kiedy trwają tutaj obrady Wysokiej Izby. Po to jesteśmy matkami i ojcami, żeby zajmować się naszymi dziećmi wtedy, kiedy tego potrzebują. I w związku z tym poprosiłem ministra Jacka Cichockiego, żeby rozesłał pytanie do klubów
parlamentarnych. Później zapytamy też pracowników, zobaczymy jaka jest skala, bo chcielibyśmy pomyśleć nad organizacją opieki nad dziećmi posłów i posłanek w dniach posiedzeń, w dniach bezpośrednio poprzedzających, wtedy kiedy pracują komisje. Myślę, że jesteśmy w stanie taki rodzaj tymczasowego przedszkola posiedzeniowego, takiego klubiku dziecięcego zorganizować i na poziomie żłobka, i na poziomie przedszkola, bo sam jestem ojcem, moja żona też pracuje, wiem jak czasami jest bardzo trudno spiąć, jeżeli ktoś ma godziny pracy opiekunki z godzinami pracy żłobka, przedszkola, czasami wypadają jakieś choroby. Myślę, że powinniśmy być na to otwarci. Myślę też, że to miejsce na tym zyska, jeżeli będziemy sobie stale przypominali, dla kogo to robimy. Takie pytanie zostanie rozesłane w najbliższych dniach do klubów, do koła. Zobaczymy, jakie jest zainteresowanie, ile posłanek, ilu posłów zgłasza takie zainteresowanie i będziemy próbowali zorganizować taką opiekę, żeby można było spokojnie głosować, skupić się na pracy, a wtedy ktoś kompetentny będzie się dzieckiem zajmował, będzie mogło spokojnie spędzić czas z rówieśnikami. Jeżeli się okaże, że zainteresowanie wśród posłów będzie duże i okaże się, że jest zainteresowanie również wśród pracowników kancelarii, którzy tu czasami do późna muszą siedzieć, to będziemy się zastanawiali nad rozwinięciem tego projektu, ale nie chciałbym tej sytuacji i tej dyskusji, która wyniknęła przy okazji tych dwóch zdjęć, zostawić bez echa, tylko wyciągnąć z nich jak najbardziej praktyczne i ludzkie wnioski. Ja osobiście na taką perspektywę bardzo bym się cieszył i chciałbym, żeby ten Sejm był miejscem, do którego rodzice po prostu mogą przychodzić z dziećmi i które jest przyjaznym miejscem również dla naszych pociech, dla nas wszystkich, którzy tutaj pracujemy. To chyba nie jest nic też nadzwyczajnego, prawda? Możemy o coś takiego się tutaj pokusić. To tyle z mojej strony, takiego wstępu do tego posiedzenia i może trochę bardziej ogólnych spraw. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Panie Marszałku, prośba o komentarz do dwóch kwestii. Pierwsza to po raz kolejny brak orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie kar nakładanych przez TSUE. Kolejny termin przesunięty, tym razem na 11 grudnia, jak pan ocenia funkcjonowanie tej instytucji, i to kolejne przesunięcie w tej sprawie. Druga kwestia to jest styl żegnania się premiera Mateusza Morawieckiego. Czy możemy mówić o pożegnaniu, kiedy premier sam mówi, że jego szanse na większość rosną? Ostatnio ocenił je na 30%. Jak pan to ocenia? To może zacznę od Trybunału Konstytucyjnego. Sprawy związane z działalnością Trybunału, a raczej relacji Sejmu z Trybunałem często trafiają na moje biurko. Upoważniłem dzisiaj nawet posła Myrchę, posła Śliza do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w kolejnej sprawie. Spadło z wokandy, słyszymy, że będzie chyba w następny poniedziałek. Składamy wnioski o wyłączenie sędziów dublerów ze składu, składamy wnioski o weryfikację stanowiska Sejmu w sprawach, które przed Trybunałem Konstytucyjnym są rozpatrywane. Wielokrotnie wyrażaliśmy, ja, ale też i wielu polityków z mojej formacji, z naszej koalicji, w wątpliwości co do sposobu i stylu działania Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem pani Julii Przyłębskiej. Ta ocena krytyczna pozostaje w mocy. Uważamy, że to ta ekipa jest w 100% winna takiej zapaści sądownictwa konstytucyjnego, jakiej w Polsce nie oglądaliśmy od początku istnienia Trybunału Konstytucyjnego, czyli jednak dość wielu lat. To się musi zmienić. Ale to się też musi zmienić z poszanowaniem dla naszej wewnętrznej integralności, jako ludzi, którzy szanujemy prawo. Trybunał Konstytucyjny robi wiele, żeby go poważnie nie traktować. Robi wiele, żeby traktować go jako narzędzie, jako instrument politycznej władzy, a raczej partyjnych, realizacji partyjnych zleceń. Trybunał Konstytucyjny jako idea, jako sąd na to nie zasługuje. Myślę, że zajęcie się też kwestią statusu struktury Trybunału Konstytucyjnego będzie jedną z pierwszych i ważniejszych rzeczy, jakie będziemy mieli do zrobienia w zakresie przywracania w Polsce praworządności. I ten moment na pewno nie jest odległy. A pytał pan jeszcze o... Ja styl pożegnania. Reaguję z pewnym takim rozbawieniem, dlatego że pan premier Morawiecki imponuje mi w takim ludzkim sensie, jako człowiekowi, który zajmował się wiarą w rzeczy, których nie widać i zajmuje się nią w dalszym ciągu, tylko że one są trochę z innego obszaru i mam wrażenie, że tam jest łatwiej. Natomiast ja nie wiem, kto poza premierem Morawieckim widzi tę większość, te 30%, które on buduje. Myślę, że to jest balansowanie jednak na bardzo cienkiej granicy, za którą jest utrata przez obywateli szacunku dla państwa.
Bo jeżeli widzą gościa, który mówi, że on zrobi ten rząd i że w poniedziałek wyjdzie i będzie miał większość, podczas kiedy wszyscy wiedzą, że będzie miał mniejszość, no to przecież nie o Mateusza Morawieckiego tu chodzi. Chodzi o premiera rządu Rzeczpospolitej, o prezesa Rady Ministrów, o bardzo poważną osobę w państwie. Ja obserwuję też ze strony swojego sekretariatu jakieś niezwykłe wręcz wzmożenie państwa tymczasowych ministrów. Oni nalegają gwałtownie na spotkania, wysyłają dokumenty, składają tony ustaw. Naprawdę trzeba mieć jakiś rodzaj szacunku do państwa właśnie, nie do mnie, ale do państwa, żeby w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli, i powtórzę, przez 2,5 miesiąca trzymali zamknięty Sejm i wtedy tego nie robili. Tylko teraz nagle na 4 czy 5 dni przed głosowaniem rzucili się do wypełniania konstytucyjnych obowiązków. No to nie wygląda poważnie. No to nie powinno tak wyglądać. Ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tego stylu, w którym pan premier Morawiecki żegna się z władzą, i mam do niego uzasadnioną pretensję. Jako obywatel, jako patriota i jako marszałek Sejmu. Ludzie zdecydowali w sposób jednoznaczny 15 października, jak powinna wyglądać większość i kto powinien brać odpowiedzialność za polskie sprawy. Ktoś, kto przez 2 miesiące, jak Alicja w Krainie Czarów, zaciska oczy i krzyczy potworze, nie macie, nie powinien być chyba dzisiaj prezesem Rady Ministrów. My tu jesteśmy, panie premierze, nawet jeżeli uważa nas pan za tego legendarnego, bajkowego potwora. My tu jesteśmy. Ta większość, która została wyłoniona przez miliony Polek i Polaków w 15 października. Może pan opowiadać, że nas nie ma jeszcze przez tydzień i prawo panu na to pozwoli, ale to nic nie zmieni, jeżeli chodzi o istotę sprawy. Dzień dobry, Miłosz Kłoczek, TVP Info. No jestem w kolejce. Tak, bardzo. Czy musicie państwo chyba komitet kolejkowy jakiś ogarnąć? Tak, tak, jest tutaj komitet. Tak, tak. Jest lista. Tak, tak, jest. Dzień dobry, Bartosz Filipowicz, Fakty TVN. Panie marszałku, ja chciałem zapytać o komisje śledcze i ich funkcjonowanie w pana ocenie jest potrzebne, niezbędne, przynajmniej jeśli mówimy o tych trzech komisjach, którymi dzisiaj zajmie się Komisja Ustawodawcza. Mówił pan o terminach ewentualnych komisji do spraw wyborów kopertowych. Ja chciałem zapytać o komisję do spraw Pegasusa. Kiedy ona mogłaby zacząć działać? Jakieś pierwsze ewentualne terminy? Jest to już cokolwiek może wiadomo na ten temat? Także w kontekście tego, że dziennikarze dotarli do takiego zdjęcia, które no, ma pokazywać zniszczony dowód w sprawie senatora Krzysztofa Brejzy. Jak pan to ocenia i jak to wygląda? Mówiłem wielokrotnie, zdania nie zmieniłem. Komisje śledcze są potrzebne, są niezbędne. Ludzie bulwersujący się przez bardzo wiele lat, miesięcy, tym co się działo w tych sprawach, mają prawo do tego, żeby poznać prawdę. Wielokrotnie też mówiłem, że te komisje powinny przede wszystkim skupić się na nieuchronności rozliczeń, nie na teatralności działań, nie na liczbie komisji, które będą sąsiadowały z tą czy inną komisją, tylko na tym, że jeżeli coś było nie tak, to bezwzględnie, szybko i precyzyjnie zostanie wyjaśnione, a później weźmiemy się za kolejny proces i za kolejny, i za kolejny. Słowem, uważam, że jak najszybciej powinna zacząć przynajmniej jedna komisja śledcza, i wszystko wskazuje na to, że może się udać, że zacznie działać dość szybko, dlatego że jeżeli oczywiście Komisja Ustawodawcza dzisiaj przepracuje tę uchwałę i będziemy mogli czytać ją na Sejmie w czwartek po raz drugi i przegłosować, to powołamy w czwartek komisję, pierwszą z tych trzech komisji śledczych. Jednocześnie natychmiast uruchomię procedurę naboru członków do tych komisji. Ta procedura jest kilkuetapowa, uwzględnia zgłaszanie zastrzeżeń przez posłów do członków czy kandydatów na członków tych komisji. Natomiast z moich dzisiejszych analiz i ocen wynika, że jeżeli poszłoby to wszystko sprawnie i Prezydium Sejmu sprawnie by też obradowało, bo to ono ma tu głos rozstrzygający, to 12 po powołaniu rządu premiera Tuska moglibyśmy obsadzić pierwszą komisję śledczą. Jeżeli będzie jakieś obsunięcie, to być może będziemy mogli zrobić to na tym Sejmie, który planujemy w związku z budżetem, około 20 grudnia. Natomiast jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to 12 ta jedna komisja mogłaby być już obsadzona. Pytanie, dlaczego nie 3? Dlatego, że uważam, że w sytuacji, w której wchodzimy dzisiaj, w okres, w którym powoływać będziemy rząd, bo to jest ostatni Sejm przed rozstrzygnięciem rządowym, jak się zagrzebiemy, mówiąc kolokwialnie,
w trzech uchwałach, trzech komisjach i procedurach powoływania członków tych trzech komisji naraz i zastrzeżeń do nich, to z tego nie wyjdziemy na pewno do poniedziałku i będzie to trwało nie wiadomo ile i nie będzie skuteczne. Działajmy skutecznie. Powołajmy jedną, powołajmy rząd, później powołajmy dwie następne i są wszystkie dane do tego, że jeżeli będziemy sprawnie pracować, trzy komisje będą obsadzone i zaczną działać jeszcze w tym roku. Natomiast w określonej sekwencji. Jeżeli chodzi o pozostałe pomysły na komisje śledcze, jak mówię, dajmy jednej pracować, niech ona nie będzie zasłaniana przez dwie kolejne, niech później dołączy się kolejna i kolejna, natomiast ja innych wniosków o powołanie komisji śledczych u siebie w gabinecie nie widziałem. Słyszałem, że Konfederacja chce trzy powołać, ale wniosek zdaje się jeszcze nie wpłynął. Mogę się mylić, ale z dużym prawdopodobieństwem stwierdzam, że nie. Jeżeli trafił do nas, no to najwyraźniej trafił do analiz, do Biura Legislacji i do Biura Analiz Sejmowych. Ja jestem zwolennikiem skutecznego, pragmatycznego działania. Z tą pierwszą komisją to będzie wyglądało tak, jak będzie wyglądało. Śledźcie Państwo też dzisiaj obrady Komisji Ustawodawczej. Bo jeżeli ona dzisiaj wygeneruje trzy sprawozdania w sprawie trzech uchwał, to nam też da w Prezydium Sejmu asumpt do tego, żeby może myśleć o tym, jak procedury przyspieszać. Chciałbym, nie wolałbym, ale chciałbym, żeby wydała choć jedno. I żebyśmy mogli w czwartek się tym uczciwie zająć i ten proces doprowadzić skutecznie do końca. Miłosz Kłoczek, TVP Info. Pytanie o tę ustawę dotyczącą mrożenia cen energii. Dlaczego wrzucono tam przepisy bardzo kontrowersyjne w zakresie budowy farm wiatrowych? Jaki był tego cel? I po drugie to pytanie, na które dzisiaj nikt nie potrafi jasno odpowiedzieć. Kto jest autorem tych zmian i tych przepisów dotyczących farm wiatrowych? Bo politycy Platformy i Polski 2050 wydaje się dzisiaj przerzucają się tym gorącym kartoflem. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta. My znaleźliśmy się w sytuacji nie tylko z ustawą mrożeniową, ale też z ustawą o wigilii w handlowej, powiem tak w wielkim uproszczeniu. Podobnie z ustawą o górnictwie, o której już mówiłem, w której nagle na początku Sejmu musieliśmy nadrobić te 2,5 miesiąca bez hołowia parlamentarnego i bez Sejmia, które w Polsce PiS zafundował. Więc było wiadomo, że musimy uchwalić tę ustawę o mrożeniu cen energii. Posłowie doszli do wniosku z Koalicji Obywatelskiej, z Polski 2050, że jeżeli leczymy skutek, to wyleczmy też od razu przyczynę. Co jest przyczyną tego, że musimy mrozić ceny energii? To, że one są za wysokie. Dlaczego są za wysokie? Dlatego, że PiS przez 8 lat blokował odnawialne źródła energii. Choć mógł robić dużo więcej. Oczywiście w panelach fotowoltaicznych, w elektrowniach fotowoltaicznych stały się też dobre rzeczy. Ale jeżeli chodzi o energię z wiatru, to było ewidentne mrożenie tej energii. Nie mamy jeszcze energii z atomu. Więc ktoś powiedział, dobrze, to skoro leczymy skutek, to od razu leczmy też przyczynę. Okazało się, że nie zostało to w odpowiedni sposób wykomunikowane, bo ta ustawa ani nikogo nie chciała wywłaszczać, ani budować wiatraków w parkach narodowych, a te 300 metrów osławione to dotyczyło małych turbin, które rolnik mógłby chcieć sobie postawić w swoim gospodarstwie, tylko to wszystko nie zostało w tym tempie właściwie wytłumaczone. Dlatego najprawdopodobniej te dwa tematy zostaną rozdzielone i jednym tematem zajmie się w Sejm natychmiast. Mówię tutaj o tej kwestii mrożenia cen energii, a drugim tematem, bo on nie zostanie odpuszczony, tematem uwolnienia energii z wiatru na lądzie zajmie się Sejm, być może już w trybie projektu rządowego, tym samym, tylko przepuszczonym już przez też tryby legislacyjne rządu jak najszybciej, bo my jak najszybciej tych rozstrzygnięć potrzebujemy. Pyta pan, kto tworzył tę ustawę. Tworzyli ją posłowie i eksperci i Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 i były też konsultowane inne środowiska dość szeroko. Natomiast wie pan, no jest określona grupa posłów, która się pod tą ustawą podpisała i myślę, że niemerytoryczny był tu problem, nawet jestem co do tego przekonany, sam się tym tematem dość żywo interesuję od lat, natomiast problem był komunikacyjny. To można było lepiej wykomunikować, to powinno być po tych 8 latach
czekania na to, aż wreszcie się to stanie, to odrobinę lepiej wykomunikowane. Natomiast na szczęście jesteśmy w sytuacji, w której możemy powiedzieć tak, usłyszeliśmy głos tych, którzy chcą szerszych konsultacji w tym zakresie, którzy uważają, że można to zrobić jeszcze lepiej. Zrobimy to. Nie miejcie co do tego żadnych wątpliwości. Uwolnimy energię z wiatru w Polsce, tak samo jak energię ze słońca, z polskiego atomu. Możecie być tego pewni. Właśnie po to, żebyśmy za rok, za dwa lata i za trzy nie musieli w pośpiechu uchwalać kolejnych ustaw mrożenia. Właśnie dlatego musimy to zrobić. I zrobimy to. Nie ma co do tego żadnych złudzeń. To jeszcze tylko jedno, bo wizerunkowo trochę słabo wyszło. Nie wszyscy posłowie, którzy się podpisali pod projektem ustawy, znają jej zapisy. Tak jak poseł Łącki z Platformy Obywatelskiej, który nie wie dokładnie, pod czym się podpisał, jest zdziwiony niektórymi rozwiązaniami w tej ustawie. Czy tak to powinno wyglądać, że posłowie podpisują dokument, żeby zebrać wymaganą liczbę podpisów, ale nie wiedzą, pod czym się podpisują? Wierzę głęboko w obiektywizm pana redaktora i w to, że z równie krytycznym spojrzeniem i bezwzględnością przyglądał się tym podpisanym in blanco blankietom ustaw składanych w ubiegłej kadencji przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Konkretną ustawę, prawda? Teraz, konkretną ustawę akurat tu się tak, ale pyta pan o detaliczną sprawę, a rozumiem, że docieka pan też istoty zjawiska. Teraz dociekam tej ustawy. A ja chciałbym, jeżeli pan pozwoli, bo rozumiem, że to jest pana pytanie, odpowiedzieć szerzej, a nie węziej. I powiedzieć bardzo wyraźnie, że uważam, że posłowie powinni znać ustawy, pod którymi się podpisują. Niestety w ciągu ostatnich 8 lat tradycją stało się, że posłowie nie mieli zielonego pojęcia, pytani przez dziennikarzy, pod czym się podpisali, bo były po prostu gotowe template'y podpisów, które dołączano do tej czy innej ustawowej wrzutki. Natomiast jeżeli dzisiaj któryś z posłów rzeczywiście mówi, że nie wie, pod czym się podpisał, powinien pan być absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego od niego. Posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują i zachęcam pana do dużej odwagi, choć pewnie nie muszę w tym zakresie. Tak, posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują, niezależnie od tego, z której partii się wywodzą. Dziękuję. Rzeczywiście nie musi pan zachęcać, bo wymagam od wszystkich posłów, żeby wiedzieli, pod czym się podpisują, panie pośle. Cieszę się z tej zmiany. A to nie żadna zmiana. A to nie zmiana. A to nie, dobrze, bo wie pan, to w takim razie tylko jakieś złośliwe tak plotki. Wypada, że po tej stronie nie warto dawać posłowie nie wiedzą, pod czym się podpisują. Tak, tak. Ale cieszę się, że pan będzie egzekwował jako nowy marszałek. Będę niezwykle duża satysfakcja. Wreszcie jest taki marszałek, który będzie to egzekwował, prawda? Ja też się z tego cieszę, z tej zmiany, która w polskim parlamencie się wydarzyła. Myślę, że poprzedni dziękuję. Też egzekwował. Dziękuję bardzo. Bardzo. Dzień dobry, Justyna Dobrosz-Oracz, Gazeta Wyborcza. Sekundę, tylko mikrofon wypadł. Panie marszałku, użył pan sformułowania najprawdopodobniej, że te dwie ustawy zostaną rozdzielone, znaczy przepisy dotyczące turbin. To znaczy, że jeszcze żadne decyzje nie zapadły, bo z naszej takiej nieoficjalnej informacji wynika, że decyzja liderów nowej większości jest taka, żeby nie składać poselskich ustaw bez konsultacji jakby z nowym rządem, żeby nie doszło do podobnej sytuacji. Mówię najprawdopodobniej, bo nie została jeszcze dopełniona ta ścieżka formalna, to znaczy nie przeszło to jeszcze przez te wszystkie organy, przez które musi przejść, a to przechodzi przez zastępcę szefa kancelarii Sejmu, później idzie na prezydium, dzisiaj wieczorem mamy prezydium, później konwent. Natomiast jeżeli pyta mnie pani o stan wiedzy na dzisiaj, też po konsultacjach z liderami politycznych, które mam, to mogę powiedzieć, że z wysokim prawdopodobieństwem tak to się skończy i lider Platformy Obywatelskiej i ja, będąc liderem Polski 2050, stoimy na takim właśnie stanowisku. Zależy nam na tym, żeby ustawa wiatrakowa w Polsce dobrze zrobiona była uchwalona. To zamieszanie temu nie służy, więc zrobimy teraz to, co musimy zrobić, bo zostało nam to, bo PiS tego nie zrobił, czyli mrożenie cen energii z pożytkiem dla konsumentów. Z pożytkiem dla konsumentów zrobimy też ustawę wiatrakową, prawdopodobnie jako projekt rządowy. Natomiast musimy, żebym ja miał 100% pewności, co jutro będzie na porządku dziennym, to muszę dopełnić wszelkich formalności. Witam też serdecznie w naszym gronie nieco nieśmiałego, ale jednak wciąż obecnego z nami pana wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry i serdecznie pozdrawiam. Jak widzę kolegę z prezydium, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie powitać. Czy jest pan zwolennikiem, żeby zmienić ten przepis? Bo ja pamiętam te projekty, które Polska 2050 forsowała, to znaczy posłowie, o 300 metrach. Czy teraz Lewica i także PSL mówią o 500? Czy pan jest za tą poprawką? Wie pani, to przede wszystkim trzeba się zastanowić, o czym my mówimy. Czy mówimy o odległości tylko SOTE, czy mówimy o odległości sprzężonej z normą hałasu, czy mówimy tylko o normie hałasu, czy mówimy o małej turbinie do określonej mocy, czy o większej turbinie. Na pewno nikt nie powinien mieć wątpliwości, bo te kasandryczne wizje, które dzisiaj są tworzone, że oto przyjdzie rząd Tuska i razem z
Hołownią i z innymi będą ludziom wtykali wiatraki w każdy kawałek gruntu, który mają, a pieniądze będą oczywiście transferowane do Niemiec, to słuchajcie, no to można robić z tego dobranocki, wieczorynki, bajki, jakieś małe horrory, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Związek z rzeczywistością ma jasna, prosta i czysta intencja twórców tej ustawy. Oni chcą, żeby w Polsce było więcej prądu z wiatru, polskiego wiatru, jeżeli mogę tak powiedzieć, żebyśmy mieli tańszy prąd. I na pewno nikt nikomu nie będzie stawiał w ogródku, jeżeli ten nie będzie chciał, samorządowi pod nosem, jeżeli nie będzie chciał i 1,5 kilometra od Parku Narodowego. My nie będziemy, mówię tu o środowisku Polski 2050, dogmatykami, jeżeli chodzi o to 100 metrów albo o pozostałe 50 metrów. Myśmy od samego początku mówili, że normy hałasu powinny być dzisiaj czymś, co powinno rozstrzygać, bo te turbiny zmieniają się z miesiąca na miesiąc. To są coraz bardziej zaawansowane technologie. To się zmienia bardzo szybko, to generuje coraz mniejszy hałas, wymaga coraz mniej miejsca i prawodawca musi te zmiany zauważyć. Ja myślę, że to się dobrze stało, że będziemy mieli więcej czasu na konsultacje w tej sprawie, bo będziemy mogli tę sprawę obejrzeć tak ze wszystkich stron, że nikt już nie będzie miał żadnych wątpliwości. I jeszcze o komisję śledczą, bo pierwsza rzeczywiście to będzie ta kopertowa. Czy uzgodniliście już panowie, bo też są nieoficjalne informacje, jakie ma być parytety? Czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło oddelegować 3 członków, koalicja 3 członków, wszystkie pozostałe mniejsze partie po jednym? Czy takie są taka ustalenia? Taka decyzja zostanie podjęta dzisiaj na wieczornym prezydium Sejmu. Ale jest taka rekomendacja? Ja widziałem inne wskazania i z matematyki przedstawionej, takiego czystego, prostego algorytmu przedstawionego przez Kancelarię Sejmu wynikają inne proporcje. Natomiast zobaczymy, bo to będzie decyzja Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu podejmuje decyzję o przydziale tych miejsc, o tym parytecie miejsc w komisjach. Nie chcę o tym mówić, dopóki tej decyzji nie podejmiemy. Pokazano nam 3 warianty, mi pokazano teraz, natomiast ja pokażę prezydiantom 3 warianty w liczeniu na 10, 11 i 12 członków. Czekamy też na decyzję oczywiście komisji w tej sprawie ustawodawczej. Ona nam powie, czy ich będzie 11. Jeżeli będzie 11, to będziemy to dzielić zgodnie z tym rozdzielnikiem. Natomiast jak mówię, ja słyszałem inne parytety, ale na koniec decyduje Prezydium Sejmu. To ono będzie władne te decyzje podjąć. Dziękuję. Dzień dobry, Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna PAP. Panie marszałku, 2 kwestie. Po pierwsze, wycofanie projektu wakacji kredytowych pana klubu nastąpiło i czy ten projekt będzie procedowany teraz ścieżką rządową z takimi samymi parametrami, jakimi były? I druga kwestia, wczoraj NBP ujawnił, że część członków zarządu wystosowała do pana list w sprawie prezesa Glapińskiego. Czy będzie pan odpowiadał, może jakiś komentarz i jaka jest perspektywa decyzji politycznej w sprawie, w jakąkolwiek stronę, w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa? Jeżeli chodzi o wakacje...